No, dzień dobry kierowcy, dzień dobry nasi kursanci kwalifikacji wstępnej głównie, a i szkoleń okresowych pewnie też gdzieś tam traficie na ten film. Przywołaliście mnie i wy do tablicy, gdzieś tam na forach dla ciężarowców i kursant akurat i plus ukazał się dosyć ciekawy artykuł odnośnie jaki symbol kraju ma wpisać kierowca dowieziony busem do ciężarówki? Omówmy sobie wpisy manualne. Najpierw taki prosty wpis, a mianowicie przychodzimy do bazy firmy i wsiadamy do naszego wozu po nocy. Prosta rzecz by się wydawało, no i zgadzam się, że prosta, ale gdyby kiedyś, 2-3 miesiące temu, nie napisał do nas pewien kierowca o takim problemie, ja bym nie wierzył, że taki istnieje. Może dlatego, że u nas w ciężarówkach, w tych nowszych mamy Stone Ridge'a i w Stone Ridge'u taki problem nigdy nie występował. Natomiast przy VDO, no niestety, rzeczywiście takie rzeczy spotkaliśmy. Słuchajcie, prosta rzecz. Zwróćcie uwagę, najpierw omówimy, jak ten jego dzień wyglądał, tak? Weźmy sobie czwartek, 5 maja tego roku. Kierowca odpoczywa mniej więcej do godziny 7. O godzinie 7 akurat owy kierowca stawia się u swojego dyspozytora. Ten kierowca jeździ solówką, gdzieś tam rozwozi jakieś koło komina graty. Odbiera o godzinie 7 kluczyki wraz z listą, co na dziś ma do wykonania i mówi, że zanim dojdzie do swojego pojazdu, trwa to różnie od 5 do 15 minut, w zależności gdzie zaparkowany. I tu mamy właśnie taki przykład. O godzinie 7 odebrał kluczyki, zalogował się po godzinie 7, 7:05 mniej więcej do swojego pojazdu i wykonywał prosty wpis manualny, czyli do godziny 7 łóżeczko, następnie tacho, pytał się go o kraj rozpoczęcia, zaznaczam, chodzi o VDO, w związku z tym wklepywał godzinę 7:10 i rozpoczynał swój dzień pracy. No i co się wyrobiło w takim przypadku? No wyrobiło się właśnie coś takiego, że inna praca, młotki, nie zostały naniesione po rozpoczęciu kraju, po rozpoczęciu dnia pracy, tylko później, czyli mamy odpoczynek, inną pracę, czyli już coś rozpoczęliśmy bez rozpoczęcia kraju i dopiero naniesiony kraj. Jak to wygląda przy Siemensie? Najpierw VDO. Mamy tachograf Siemensa VDO. Wziąłem ten, który był montowany do 2019 roku. Logujemy się do naszego tacho. Ostatnie wyjęcie 18 października, a dzisiaj mamy 28. Czy zrobić wpis manualny? No, oczywiście, robimy wpis manualny. Odpoczynek? No, odpoczynek. Dzisiaj mamy 28, tutaj na dole macie datę. Zostawiamy do dzisiaj. W tej chwili mamy godzinę 14. Zróbmy, że odpoczywaliśmy do godziny 13. 40, zróbmy sobie. O 13:40 przyszliśmy do naszego dyspozytora po kluczyki. Co robiłem od 14? No i właśnie. Ten pan naniósł, no zgodnie z prawdą, inną pracę. Do teraz. No i wbił oczywiście kraj rozpoczęcia. Akceptujemy tak. No i zaraz zrobimy sobie wydruk. To jest oryginalny symulator producenta VDO, dedykowany na wszelkie ich tachografy, które kiedykolwiek zostały wyprodukowane, czyli bardziej wiarygodnego źródła nie ma. No i zaraz wytłumaczę, bo podobnie u nas w ciężarówkach niektórych się zdarzało. No poczekamy na wczytanie karty. Ja już zapłon odpalę. Dobra, mamy kartę, wydrukujemy,
z dzisiaj. I co my mamy? 11 godzin 40 minut odpoczynek, o 11.40 inna praca, która trwała 21 minut, kraj rozpoczęcia 12.03 Polska, czyli najpierw była inna praca, a dopiero było rozpoczęcie danej pracy, czyli powinno być na odwrót, zatem niestety wchodzimy tutaj sobie w naruszenie 7.12. No i tak jak większość na forach kierowców odpowiada prawidłowo, no najpierw musimy zrobić wpis manualny, po odpoczynku nanieść kraj rozpoczęcia. I ja się z tym absolutnie zgadzam i w tej chwili zróbmy sobie i zaznaczę ten błąd, który naprawdę na niektórych tachografach się pojawia. Wpis manualny, ok, odpoczywamy do dzisiaj, zróbmy znowuż tej godziny 13.40. I co teraz? Szukamy sobie kraj rozpoczęcia. Jest? No jest. Kraj rozpoczęcia. Wybieramy naszą kochaną Polskę. I pyta nas się, co dalej robiliśmy. No zróbmy sobie inną pracę, bo lataliśmy z dokumentami, sprawdzaliśmy ciężarówkę. I teraz zwróćcie uwagę, co się stanie. Znowuż prosi nas o kraj rozpoczęcia. I jeżeli wbijemy znowuż OK, to myślę, że w 99% waszych tachografów, niezależnie które VDO macie zainstalowane, i tak kraj rozpoczęcia będzie po rozpoczęciu pracy. Czyli odpoczynek, inna praca i dopiero kraj rozpoczęcia, a nie to, co zrobiliśmy w tej chwili. Odpoczynek, kraj i dopiero inna praca. W związku z tym nie wcisnę tutaj klawisza OK potwierdzając, tylko zrobię klawisz Escape. Czy akceptujesz? Tak. Poczekamy na wczytanie karty i zrobimy wydruk. I zobaczycie, co tutaj się pojawi. I ja myślałem, że to jest błąd symulatora. I przetestowałem to na 4 pojazdach, które mamy u siebie w szkole do dyspozycji z VDO. I na trzech pojazdach niestety wystąpił taki błąd. Na jednym okazało się, że wszystko zostało przyjęte. I niestety ucięło mi dźwięk, w związku z tym podkładam, także nie będę mówił synchronizacyjnie tutaj, co mamy na dźwięku. Teraz słuchajcie, zwróćcie uwagę, wcisnęliśmy klawisz Escape, 11.40 odpoczywaliśmy, nanieśliśmy ten kraj rozpoczęcia, wcisnąłem klawisz Escape przy drugim kraju rozpoczęcia i co? I na wydruku nie ukazał się kraj rozpoczęcia w ogóle. I tu teraz zamieszczam wam wydruki na innych tachografach w rzeczywistych pojazdach, gdzie niestety podobnie się zdarzyło, ale kraj rozpoczęcia został naniesiony z późniejszą godziną po innej pracy. No i to się nazywa złośliwość rzeczy martwych. Podczas nagrywania upadł mi mikrofon, rozłączył się i słuchajcie, kolejne 20 minut filmu było bez dźwięku. Dobra, a teraz zróbmy sobie to samo, słuchajcie, na Stone Ridge'u. Tak jak widzicie, symulator Stone Ridge'a w Google wystarczy wklepać symulator SE5000. Jeżeli będzie to na przeglądarce Firefox, będzie dostępny w języku polskim. Dość okrojona wersja, tnąca się i nie wszystkie funkcje, ale dla początkujących, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z driverką, bardzo polecam, można przynajmniej zapoznać się, jak co graficznie, wizualnie wygląda. No dobra, no wracamy po 14 godzinach do naszego pojazdu przy omawianym przykładzie. Logujemy się do tacho. Tacho troszeczkę inaczej, ale podobnie. Czy odpoczywałeś do teraz? No nie, bo chcę nanieść nasz wpis manualny. Czy chcesz pisać czynności? Oczywiście, że tak. O 1.56 udaliśmy się do domu, czyli rejestrujemy nasz odpoczynek. Do dzisiaj zróbmy tak, jak mieliśmy tam w przykładzie, do godziny 13.40. O 13.40 przyszedłem do pracy
I do wyboru mamy inna praca, no rozpocząłem inną pracę, no ale nanieśmy nasz kraj rozpoczęcia, tak? Dyspozycyjność, nie. Znak zapytania, czyli gdybyśmy wcześniej pracowali na analogu, to wtedy za te czynności, gdzie mamy przy sobie tarczki, nanosimy znak zapytania. Odpoczynek już nanieśliśmy, zakańczamy, no nie. Rozpoczynamy naszą zmianę, czyli w przypadku Stone Ridge'a właśnie rozpoczęcie zmiany to będzie naniesienie kraju rozpoczęcia. I w Stone Ridge'u jest o tyle fajnie, że mamy państwa nie skrótami, tylko pięknie, ładnie całe słownictwo. Polska, teraz nanosimy właśnie, odebraliśmy kluczyki, idziemy, sprawdzamy, co się dzieje i tak dalej. Do teraz wydrukować wpisy, na razie nie chcę, potwierdzić, tak, mamy furę gotową do jazdy. Wykonam tutaj wydruk, ale niestety przy tym symulatorze będzie nieprawidłowy, bo w ogóle nie nanosi krajów, w związku z tym zamieszczam poniżej wydruk z naszego Stone Ridge'a, jak to powinno wyglądać przy takim wpisie manualnym. No ale wróćmy do tematu dzisiejszego, bo to był prosty wpis, a tu mieliśmy pytania, co się dzieje, jeżeli dojeżdżam, jestem dowożony do naszego pojazdu. Pierwsza rzecz, jaką czynność we wpisie manualnym nanieść? O tym, słuchajcie, mówią nam akty prawne, jasno określone. 561 raczej każdy z reguły zna, ale rzadko kierowcy zerkają do rozporządzenia unijnego 165 z 2014 roku, a tam mamy dokładnie właśnie naszą sytuację omówioną. Artykuł 34, 165 na 2014 i najpierw ustęp 7. Kierowca wprowadza w tachografie cyfrowym symbol państwa, w których rozpoczyna i kończy dzień swojej pracy. No i oczywiście od lutego 22 w tacho cyfrowym dodatkowo przekroczenia granicy państwa. O czym nam jeszcze mówi artykuł 34, bo ja go bardzo często wspominam, szczególnie ustęp pierwszy. Kierowcy stosują swoje wykresówki lub karty w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od przejęcia pojazdu. Wykresówki ani karty kierowcy nie wyjmuje się z urządzenia rejestrującego przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów, konieczne i tak dalej. Wykresówka lub karta kierowcy nie może być używana przez dłuższy czas niż ten, na który jest przeznaczona, tu już nie ma co dyskutować. Ale chodzi mi teraz o wylogowywanie się z karty, czyli przed zakończeniem dziennego okresu pracy. Tu mamy jasno określone. W przypadku analoga kierowcy się nauczyli, że zjeżdżam gdzieś tam do rajki, wyciągam tarczę analogu, zakańczam, rysuję krechę, odpoczynek do końca doby, rano wstaję, zakładam nowo. No i w myśl tego artykułu tak powinno się również odbywać z cyfrówką. Czyli wyciągam swoją kartę przed rozpoczęciem odpoczynku, zakończenie państwa, idę ziuziu. Jeżeli będę chciał wyjść gdzieś na imprezę, to pójdę sobie swobodnie, niezależnie co się dzieje z pojazdem, mam kartę przy sobie, nie przerwę tego odpoczynku. Już w innych filmach tutaj linki wkleję, dyskutowaliśmy na ten temat, nie będę rozszerzał, ale tu macie właśnie potwierdzenie w tym artykule. No i kolejny artykuł do tego tematu, co tutaj odnosimy się, rozporządzenie 561, artykuł 9, ustęp bodajże 2, czas spędzony na dojeździe do miejsca postoju pojazdu objętego zakresem niniejszego rozporządzenia lub powrotu z tego miejsca, jeśli pojazd nie znajduje się ani w miejscu zamieszkania kierowcy, ani w centrum operacyjnym pracodawcy, w którym kierowca zwykle pracuje, nie jest liczony jako odpoczynek lub przerwa, no chyba że do dyspozycji mamy prom, kolej, kuszetkę, koje i tak dalej. I tu dodatkowo w ustępie 3 mamy zapis, że czas spędzony przez kierowcę kierującego pojazdem nieobjętym zakresem niniejszego rozporządzenia, czyli taką osobówką, nazwijmy się sobie, do lub z pojazdu objętego
zakresem, czyli do naszej ciężarówki, autobusu, który nie znajduje się w miejscu zamieszkania ani w bazie przedsiębiorstwa, kierowca, gdzie zazwyczaj kierowca pracuje, traktujemy jako inna praca. O dyspozycyjności nic tutaj nie mamy, no bo to jest logiczne. Jeżeli płynę, jadę koleją, mam kuszetkę koję, to ten dojazd do pojazdu traktujemy jako odpoczynek. Jeżeli kieruję fizycznie tą osobówką, to powinienem doliczyć to do, jako inna praca, do mojego dnia pracy. Jeżeli nie podepnę to jako kierowanie, jako kuszetkę koję, no pozostaje nam tylko i wyłącznie dyspozycyjność, jestem w gotowości do podjęcia pracy, czyli wtedy, gdy wiozą mnie busem. No i tu właśnie na tej ilustracji mamy to opisane. Niektórzy kierowcy niestety zdarzają się leniwi i w ogóle tego nie nanoszą. No a co z pytaniem w razie inspektora, a gdzie pan w tym czasie był od wylogowania karty, tak? No byłem w domu. A jak pan dojeżdżał? Czym pan dojeżdżał? Czy mamy to na wpisie manualnym? No nie mamy. I już robi się problem. Kolejną rzeczą, którą chciałbym, żebyście zapamiętali, jeżeli wracamy z tej naszej ciężarówki, autobusu do naszego domu naszym samochodem, to pamiętajmy, że skoro nalicza się to jako inna praca w myśl 561, no to musimy to uwzględnić do naszego dnia pracy. Jeżeli w danym dniu mogliśmy pracować do 13 godzin, a przepracowaliśmy, nie wiem, 11,5, a do powrotu mamy 4 godziny na dojazd, no to raczej nam braknie. I tu zapewne pojawią się głosy, a weź tu się puknij, a po co ja to będę nanosił? Jasne, dopóki nic się nie stanie i nie wywlokam, że jestem zawodowym kierowcą, to pewnie nikt tego za bardzo nie zweryfikuje. A po co mam nanosić w ogóle dyspozycyjność? No po to, że należy się to do mojego wynagrodzenia. Jeżeli jestem leniwym kierowcą i tych moich dojazdów nie nanoszę, tylko po prostu nanoszę łóżko i będę przy kontroli upierał się, że no, ja w tym czasie byłem w Niemczech, bo żona mnie przywiozła, mieliśmy wycieczkę i po prostu podjechałem pod to auto, no to sami siebie okradamy. No bo jeżeli zwrócicie się do pracodawcy, no słuchaj, ale się umawialiśmy, że wiesz, no za te dojazdy to coś tam będzie doliczone, no to ja jako pracodawca bym się zapytał, Heniu, ale jakie dojazdy? No przecież nic mi tutaj nie udokumentowałeś. Dobra. I przejdźmy do sedna sprawy. Przejdźmy do sedna sprawy i przejdźmy do pytania nawet, które zostało zawarte w artykule tutaj. Słuchajcie. Artykuł brzmi, jaki symbol kraju wpisać ma kierowca dowieziony busem do ciężarówki? I to samo się pojawiło, jak widzieliście na początku na forum. Taki zbieg zdarzeń. Pytanie tutaj w artykule też wklejam, brzmi, kierowca pracuje w Polsce, ale dojeżdża do pracy w Niemczech, jest dowożony busem, czyli mamy dyspozycyjność. Po dojechaniu do ciężarówki wykonuje wpis i oznacza okres gotowości trwający na przykład 6 godzin, czyli ten nasz czas dojazdu. Czy jako kraj rozpoczęcia pracy powinien wpisać państwo, którym znajduje się i startuje ciężarówką, czyli Niemcy, czy ma rejestrować przekroczenie granicy busem, którym dojeżdżą? No, przekroczenia granicy busem to na pewno nie będziemy nanosili, no z prostych przyczyn. Pakiet mobilności w lutym tego roku, 22, naniósł ten obowiązek, jeżeli przekraczamy granicę pojazdem powyżej 3,5 tony, czy też autobusem. A w tym przypadku no, poruszamy się pojazdem, który nie podlega rejestracji norm pracy, nie podlega 561, czyli przekroczenia granicy na bank nie będziemy nanosili. Jaką tutaj mamy odpowiedź autora? Autorem tych odpowiedzi jest pan Adam Janus, ekspert transportu drogowego. W takim przypadku kierowca powinien, wsiadając do pojazdu z tachografem, wprowadzić symbol Niemcy. Czas pracy kierowcy rozpoczyna się dopiero od przejęcia pojazdu z tachografem. No i tu jest właśnie moja bardzo ciekawa zapytanie, bo według autora czas pracy kierowcy rozpoczyna się dopiero od przejęcia pojazdu z tachografem, czyli od tego momentu, dopiero tutaj. Oznacza to, że kierowca powinien wprowadzić symbol kraju Niemcy, pomimo,
że jego aktywność rozpoczęła się w Polsce, i tu się zgadzam, i że okres rozliczeniowy kierowcy zaczął się z chwilą rozpoczęcia dyspozycyjności, czyli w tym miejscu. Nie ma obowiązku wprowadzania symbolu kraju przekroczenia granicy zgodnie z artykułem 34. Wprowadzenie symbolu kraju po przekroczeniu granicy dotyczy wyłącznie sytuacji jazdy pojazdem z zainstalowanym tachografem. No i tutaj się kompletnie zgadzam. I teraz, jak mnie nauczono tych czynności, i nawet jak wchodził pakiet mobilności, to również osoby, które są bardzo kompetentne, tak przekazywały mi czy innym uczestnikom szkoleń wiedzę. I słuchajcie, no jak ja bym to zrobił na podstawie, no na takim przykładzie. I jak mnie nauczono. W tym miejscu mieliśmy kartę w tachografie, wylogowaliśmy się, wyciągamy kartę, no czyli oczywiście tacho nas się pyta, kraj zakończenia, zgodnie z prawdą wpisuje Niemcy, przyjeżdża bus, pakuje swoje manatki, wiezie mnie załóżmy przez 4 godziny do domu. Czyli oficjalnie będzie to później naniesiona dyspozycyjność, niech właśnie trwała 4 godziny. Następnie rozpoczynam nasz odpoczynek w miejscu zamieszkania, nie wiem, 4, 5, 10 dni, nieistotne. Zakańczam mój odpoczynek. Przyjeżdża po mnie bus, który będzie mnie znowuż dowoził do miejsca pojazdu przez te mniej więcej 4 godziny i tutaj fizycznie wsiadam do ciężarówki, czyli od tego momentu rozpoczynamy robienie naszego wpisu manualnego, czyli nanoszę te czynności. I nadal bym tak robił i tu właśnie pytanie do was, jak wy to robicie? Naniósłbym 4 godziny dyspozycyjność od ostatniego wylogowania, następnie odpoczynek te kilka dni i tu bym na tachografie wybrał kraj rozpoczęcia w przypadku VDO, a w przypadku Stone Ridge'a co robiliśmy? Rozpocznij zmianę i wybrał kraj Polska, no zgodnie z prawdą. Znowuż dyspozycyjność, czyli dowiezienie mnie do mojego pojazdu ciężarowego autobusu i rozpoczynam inną pracę, czyli nie wiem, no sprawdzam przejęcie ciężarówki, dokumentów i tak dalej i jadę w trasę. I dopiero na koniec dnia, po zakończeniu, przed odpoczynkiem, naniósłbym kraj zakończenia Niemcy. W myśl tego artykułu jest to nieprawidłowe. W myśl tego artykułu, znaczy nieprawidłowe, nie powiedziano, że jest to nieprawidłowe, ale w myśl tego artykułu wpis manualny winien wyglądać w ten sposób. Przyjeżdżamy, logujemy się w tym miejscu. Nanosimy prawidłowy wpis manualny zgodnie z prawdą, czyli dyspozycyjność jako powrót do miejsca zamieszkania, odpoczynek, dyspozycyjność, czyli dojazd do naszej ciężarówki, nanosimy kraj rozpoczęcia Niemcy, bo fizycznie w Niemczech przejęliśmy w myśl tutaj tych definicji zawartych przez autora pojazd i rozpoczynamy dalej naszą pracę po terenie Niemiec. No, mamy oczywiście naniesione w nasze powroty dojazdy do pojazdu jako dyspozycyjność, no, jak najbardziej prawidłowe i tu myślę, że nie ma żadnej dyskusji. Dyskusja jest natomiast na temat kraju rozpoczęcia. Dlaczego ja upieram się przy swojej wersji, czyli wpisywaniu kraju rozpoczęcia w tym miejscu jako Polska? Po pierwsze, sygnalizuję, rejestruję, że rozpocząłem mój dzień pracy po odpoczynku, czyli nie naruszam 7.12 z naruszeń, że nieprawidłowo nanoszę wpis manualny, nieprawidłowo kraj rozpoczęcia. Po drugie, zgodnie z wytycznymi pakietu mobilności udokumentowuję sam sobie, pracodawcy mojemu, że raz przynajmniej na 4 tygodnie znalazłem się w miejscu zamieszkania bądź też siedziby firmy na co najmniej 45 godzin. Rozpocząłem fizycznie w Polsce pracę, bo przyjechał bus.
byłem w gotowości do podjęcia pracy, dowiózł mnie do ciężarówki, rozpocząłem w tym miejscu inne prace podczas logowania się, przejmowania dokumentacji i wykonywałem dalej moją pracę aż do zakończenia dnia, gdzie naniosę kod zakończenia państwa. Czy też jesteście przy takim zapisie, gdzie omijamy tutaj ten symbol Polski i dopiero nosimy w miejscu rozpoczęcia, gdzie fizycznie przejęliśmy pojazd. Jestem ciekaw waszego zdania, co wy uważacie na ten temat. Ja tylko dzisiaj chciałem zasygnalizować, po pierwsze, to co też w poprzednich filmach, zwróćcie uwagę, jak VDO nanosi kraj rozpoczęcia. Czy na pewno nanoszony jest zaraz po odpoczynku, bo niektóre przyjmują w taki, niektóre w inny sposób. Zaznaczam, że przy Stone Ridge'u nigdy nie spotkałem się z takim problemem. No i moje pytanie, jeżeli dojeżdżacie gdzieś do swojego pojazdu, jesteście dowożeni, w jaki sposób nanosicie kraj rozpoczęcia? Czy tak jak fizycznie rozpoczęliście w Polsce, transportując się do Niemiec, czy dopiero, tak jak określił autor, tam, gdzie fizycznie przejmujemy pojazd, czyli dopiero nanosimy tylko i wyłącznie kraj Niemcy. Cóż, święto zmarłych przed nami. Mam nadzieję, że już większość z was dotarła i ma wolne. Ci, co w trasie szerokości, będą pytania, piszcie, z chęcią porozmawiamy, podyskutujemy. I naprawdę jestem ciekaw tych wpisów manualnych, bo jest niestety różna interpretacja, jak sami przed chwilą zobaczyliście. Do zobaczenia.